Cześć moi drodzy, witajcie, witam was w filmiku informacyjnym. To będzie taki, mam nadzieję, niedługi materiał, gdzie postaram się troszeczkę wyjaśnić co i jak na kanale. Na waszych ekranach jeszcze w sumie nie wiem co. Myślałem, żeby wam wrzucić przebitki z Minecrafta, natomiast już wiem, że OBS w tej kwestii na pewno mnie pokona. No ale to teraz nieważne. Chcę dziś opowiedzieć troszeczkę o tym, co działo się ostatnio na kanale, o tym, dlaczego mnie nie było, o jakichś zmianach, które planuję w związku z kanałem i zapytać o kilka rzeczy. Wszystko to, jak wyjdzie, zobaczymy w praktyce. Może zacznijmy od początku, czyli od tego, że jak zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało materiałów. No niestety nie mam aż tyle czasu, żeby nagrywać. Mogę wam tutaj troszeczkę powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Chodzi tutaj o to, że moja hodowla podzielona jest na dwa miejsca. Część moich zwierzaków znajduje się w moim domu rodzinnym, w którym już nie mieszkam. Natomiast druga część znajduje się w mieszkaniu, konkretnie w pokoju, który wynajmuję. I tutaj wam muszę powiedzieć, że na przełomie września i października spotkała mnie dość niemiła sytuacja, dlatego że miałem niecały tydzień, żeby znaleźć sobie nowe mieszkanie i wyprowadzić się. I to wszystko wymagało ode mnie bardzo logicznego podejścia, tak żeby wszystko zaplanować, przewieźć regał, przewieźć bojownika razem z akwarium. No i wszystkie moje rośliny, moje zwierzęta, które tam były. Tak czy siak jestem już na nowym mieszkaniu, mam tutaj troszeczkę lepsze warunki, stąd myślę, że będę mógł troszkę rozwinąć skrzydła. Niemniej jednak chciałbym wrócić na kanał, chciałbym nagrywać bardziej regularnie. Jeżeli chodzi o regularność, to u mnie zawsze to był jeden filmik na dwa tygodnie. Teraz niestety tak nie jest, natomiast mam nadzieję, że wrócimy do tej regularności, bo wydaje mi się, że częściej niestety nie dam rady się przymusić. No ale może przejdźmy do tego, co na kanale. Chciałbym troszeczkę pozmieniać rzeczy na kanale. Przede wszystkim zmiany techniczne, co znaczy, że myślę o tym, żeby troszeczkę zmodyfikować lub usunąć albo dodać nowe intro. Ogólnie intro, które mam w tym momencie, chciałbym je troszeczkę zmodyfikować, tak żeby zostawić je lekko za sobą. Nowe ikony, jakieś tam ikony, like, Instagram, Facebook i tak dalej. To wszystko, co tam się zawsze pojawia. Chciałbym, żeby wyglądało to troszeczkę lepiej, troszeczkę bardziej profesjonalnie. Jakiś nowy format filmów, nie wiem, to jeszcze zobaczę. Ja oczywiście staram się, żeby to było jak najlepiej, natomiast wiem, że wychodzi jak wychodzi. Szczerze mówiąc, nie stać mnie na profesjonalne programy do nagrywania. Nie zarabiam też tyle, żeby te programy kupować, żeby mi się to opłacało. Nie mam też takiej szerokiej widowni. Dlatego tutaj cały ten etap odsuwam, całą tą sferę w ogóle nie biorę pod uwagę, żeby coś kupować i inwestować jeszcze w to na razie. Co do filmów, myślałem ostatnio, żeby przerzucić się bardziej na nagrywanie materiałów na żywo. Oczywiście, jeżeli będzie to możliwe, mam tutaj na myśli to, że chciałbym nagrywać jednocześnie komentarz z tym, co się dzieje na ekranie, dlatego że tak jak do tej pory po prostu nagrywam mrówki w różnych sytuacjach, kiedy jedzą, kiedy coś tam pracują, sprzątają, tego typu rzeczy, po czym to wszystko montuję i sklejam w jedno jako jeden wielki materiał. Natomiast teraz chciałbym, żeby to wszystko robić jednocześnie, dlatego że dużo szybciej dzięki temu się montuje, skraca ten okres montowania. Ale jak to wyjdzie, bo wiadomo, nie zawsze jestem w stanie zrobić, żeby to tak wyszło. Więc tyle, ile się da, to będę starał się tak robić. No i teraz chyba taka rzecz, która może być najbardziej kontrowersyjna, a mianowicie myślałem o poszerzeniu tematyki kanału. Dlatego, że mrówki mrówkami, ja je cały czas hoduję i cały czas to wszystko lubię. Natomiast nie ukrywam, że mrówkologia jako tako, ogólnie hodowla mrówek, nie jest jedyną rzeczą, która mnie interesuje. Mam też masę innych zainteresowań. Wszystko to gdzieś tam w okolicach terrarystyki się skupia, dlatego myślę, że można by dodać troszeczkę materiałów z innymi zwierzętami. Ja nie mam tutaj na myśli jakichś takich nie wiadomo jak egzotycznych zwierząt, czy zwierząt, które wymagają bardzo dużych terariów, dlatego że podkreślam, że ja mieszkam w pokoju, który jest wynajęty, więc to nie jest moje, więc zawsze z tyłu w głowie gdzieś mam to, że kiedyś będę musiał to jakoś przewieźć. Więc mam tutaj na myśli raczej szersze grono owadów. Myślałem, żeby się skupić właśnie na owadach, ewentualnie jakichś niedużych gadach i płazach. Może jakieś tam ssaki też, no ale to w późniejszym czasie. Możecie mi oczywiście dać się znać w komentarzach, co o tym myślicie, żeby troszeczkę tą tematykę kanału poszerzyć. Wiadomo, wtedy byśmy sobie troszeczkę może zmodyfikowali nazwę kanału, żeby to już nie były tylko mrówki, czy może jakieś zwierzaki, albo mógłbym wrócić do mojej starej nazwy kanału. Kto pamięta, to może też napisać w komentarzach, jaka była stara nazwa kanału.
No i generalnie o to mi chodzi właśnie, że może by się udało troszeczkę ten temat poszerzyć. Ja tutaj bardzo, ale to bardzo serdecznie od razu dziękuję Arkadiuszowi, który tutaj podsunął mi pewien tor myślenia, jeżeli chodzi o poszerzenie tematyki kanału. Bardzo mi się to przydało, faktycznie sobie przemyślałem te rzeczy i myślę, że jestem w stanie zaryzykować, to tak nawiązując do naszej rozmowy. I w związku z tym chciałbym właśnie wprowadzić nieco inne materiały na kanał. Myślałem tutaj może o coś o takich moich próbnych bonsai, które próbuję robić, trochę o lasach w słoiku, coś tego typu, ale też właśnie o innych zwierzętach, bo ja też jestem zajawiony troszeczkę na akwarystykę, trochę na ornitologię, więc może dałoby się to wszystko jakoś połączyć. Co do kontaktu z wami, to oczywiście jest grupa, bardzo serdecznie was tam zapraszam, ale myślałem też o Discordzie, już nawet sobie go pobrałem, natomiast w kwestii Discorda, kiedy zobaczymy, jak ta aplikacja wygląda, bo to wszystko pobrałem na telefon, to stwierdziłem, że ja już jestem za stary, żeby się jeszcze Discorda uczyć. W związku z czym poprosiłem kilka osób o pomoc. Mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć. Chciałbym, żeby to była taka forma kontaktu, w której raz na jakiś czas po prostu wchodzę, rozmawiam z wami, czy piszę, coś tego typu. Ale też, żebyście mogli tam rozmawiać między sobą, bo wiadomo, ja też nie mam tak elastycznych godzin, żeby cały czas móc coś tam być, rozmawiać, pisać i tak dalej. Wiadomo, dorosłe życie jednak ma swoje cienie i blaski. To chyba na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Oczywiście wszelkie sugestie, wszystko co wam się nasunie, propozycje materiałów, możecie pisać w komentarzach. Rzucajcie tam właśnie wszystko, co wam przyjdzie do głowy. Im większy komentarz, dłuższy i taki bardziej wyczerpujący, tym mi się go przyjemniej czyta, dlatego że faktycznie mogę się potem odnieść do tego, co jest tam napisane. Komentarze typu fajny film, no możecie sobie odpuścić, bo to za krótkie i niczego nie wnosi. Tak czy siak dziękuję wam wszystkim za oglądanie, zapraszam do przyszłych materiałów. Trzymajcie się i czułki w górę.